Jak wyglądają relacje między ludźmi, którzy są w dubbingu? Jaka jest ta wasza branża? Zawistna czy koleżeńska? Koleżeńska jak najbardziej, ponieważ jest to dosyć mały rynek i mało ludzi się tym zawodowo zajmuje. Znamy się raczej wszyscy, chociaż no wiadomo, że teraz jest nowy jakiś tam napływ nowych ludzi, których nie wszystkich znamy, bo my się nie widzimy wszyscy w jednym studio razem, tylko ewentualnie na korytarzach. Ale za każdym razem, gdy przychodzę do dubbingu i gdzieś ktoś jest nowy, to wszyscy sobie podają rękę, mówią jak się nazywają, są bezpośredni, mili i po prostu ludzie lubią robić ten dubbing. W sensie to jest praca, którą się chce robić. W związku z tym mamy wszyscy takie, myślę, usposobienie pogodne, no, takie do siebie nastawione. Też chcemy, wiesz, jak mamy na przykład sesje gwarowe, czyli że więcej osób wtedy nagrywa razem, no to gdzieś tam wiadomo, że ktoś jak przychodzi pierwszy raz, to się uczy, to dajemy mu po prostu nasz radę, spokojnie, wiesz, jakby pomagamy. No taka myślę, że jest energia bardzo, bardzo pozytywna. A dlaczego ty w ogóle zdecydowałaś się na ten dubbing? To samo mnie znalazło. Jakby ja występowałam w Teatrze Muzycznym w Romie. I tam akurat kolega, który grał, śpiewał w zespole wokalnym wspomagającym artystów na scenie, on jest kierownikiem muzycznym w dubbingu i zaprosił mnie na nagranie, najpierw na zastępstwo, a potem pani reżyser powiedziała, a może powiesz jedno zdanie, a ja Wygryzłaś kogoś, tak? Nie, tylko do czegoś innego już mnie zaprosiła po prostu. Ja się strasznie bałam tego i byłam przerażona, bo ja nigdy w ogóle nawet nie wiedziałam, za moich czasów w ogóle nie wiadomo było, co to jest dubbing. Także to wszystko, wszystkiego nauczyłam się w studio i gdyby nie Dorotka właśnie Kawęcka, już świętej pamięci, która dała mi szansę i zapraszała, uparła się. Ja do ostatnich dni, jej dni mówiłam jej, że po prostu, ja nie wiem jak to się stało, ja byłam takim drewnem, czemu ty mnie ciągałaś i zapraszałaś? No ale jakoś się to odblokowało w pewnym momencie i teraz jestem w stanie po prostu wszystko zagrać. Nie wiem, czy wiesz, ale ludzi najbardziej interesuje kasa, czy da się z tego wyżyć. To zależy. Jeżeli robisz tego dużo, no to tak, oczywiście, na rachunki wystarczy. A jak robisz raz w miesiącu, to wystarczy na rachunki? Nie. Czyli to nie jest tak jak na Instagramie? Nie, absolutnie nie. Czyli trzeba się natyrać? Bardzo trzeba się natyrać i trzeba długo, myślę, czekać na to, żeby w ogóle coś zagrać więcej niż tylko na przykład właśnie gwary albo jakieś małe postaci, bo po prostu musisz się tego też nauczyć najpierw zanim. To jest tak jakby szewc się zabrał za robienie butów bez żadnej wiedzy. A czy ty masz może wiedzę taką, że jak gwiazdy przychodzą do dubbingu, to dostają więcej? Nie mam pojęcia, to są jakieś już produkcyjne umowy, to nie wiem. Ale więcej. Podejrzewam, pewno, że tak. No, myślę, że logiczne by było, że tak. Nie. Ale ja nie jestem, nie należę do tych osób. Jeszcze! No to co? To kończymy. Może jakiś dubbing? Dobra, jaki? Co byś chciał? O, wystarczy. Dzięki.